Witam Was tutaj, cześć tam znowu i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do Metla. Tym razem jesteśmy na odcinku Karolin, czyli stacje Lazurowa, Chrzanów i Karolin, włącznie ze stacją STP Karolin. Oczywiście nazwy są umowne, więc mogę Wam powiedzieć, że na pewno będzie STP w teorii nazywane coś kiedyś mody, CZ1, CZ2, CZ3 i dwie wentylatornie na tej trasie. Wentylatornie będą po prostu dwie, tyle wiemy. Nie wiem niestety, gdzie będą te wentylatornie, ale można się domyśleć patrząc na odległości pomiędzy stacjami, którymi to będzie. No i sądzę, że na przykład pomiędzy Lazurową. W sensie, moje oczywiście takie skromne zdanie to jest takie, że na pewno będzie pomiędzy Lazurową a Chrzanów będzie wentylatornia, bo tam aż się potoczy, to jest długi odcinek. Natomiast drugie pytanie jest to, czy będzie wentylatornia pomiędzy stacją Chrzanów a Karolin, czy tam, no Karolin, czy pomiędzy stacją właśnie Lazurową a Powstańców Śląskich. I tutaj Wam powiem szczerze, że nie mam zielonego pojęcia, bo odległości, przynajmniej w teorii, są podobne. W praktyce, no wiadomo, że są dużo większe. Natomiast nie, pomiędzy Lazurową a Bemowem to raczej nie będzie. A pomiędzy Powstańców Śląskich, bo tam jest mały odcinek. Co oznacza, że będziemy mieli pierwszą wentylatornię w polu. Bo w Chrzanowie, miejsce pomiędzy właśnie stacją Chrzanów a Karolin, mamy pole. I to jest to właśnie miejsce, które teraz widzicie. Znaczy, tam jest planowane przedłużenie tej ulicy. To jest ulica generała Ludmiła Rajskiego. I ona jest faktycznie planowana, żeby została przedłużona włącznie do ulicy Połuczyńskiej długą, ładną, prostą trasą. Jednakże nie wiemy, kiedy to się stanie. Także póki co możemy po prostu sobie czekać i w przyszłości pewnie się to wydarzy, tak? Tylko jak zawsze, trzeba być cierpliwym i niedługo najprawdopodobniej to się stanie. Także tak, po kolei, czemu tutaj się pojawiliśmy? To jest po pierwsze dlatego, że mamy wizualizację, jak to będzie wyglądać. Nie mam niestety żadnych dat. Cały czas czekamy na podpisanie wszystkich umów, więc w teorii są te wszystkie podpisane, ale w praktyce nie. Przejdziemy po sobie po kolei. Wy macie tam zdjęcia pokazywane z grudnia i poprzednich zdjęć, kiedy tam byłem w czasie, i projekty te nowe. Po pierwsze mamy projekt stacji, a właściwie stacji techniczne postojowej STP Karolin, czy Mory. Zobaczymy, jak się będzie nazywać. Ja chyba bym wolał Mory. Inaczej brzmi, ale Karolin też nie jest złe. Ten obiekt, no, będzie ogromny, tak? On tutaj się znajduje na... On jest chyba większy niż Kabaty. O, 26 hektarów. To jest bardzo duży obszar. Tak czy siak, będzie tutaj oczywiście multum miejsc do składowania technicznych, w sensie do składowania pociągów metra, tych nowych właśnie od Skody, części technicznych i ogólnie tutaj mógłbym Wam się zgadać, ale możecie sobie zrobić pauzę i macie tutaj legendę. No to mówię, że wszystkich cyfrek nie znajdziecie, bo ja przynajmniej nie znalazłem. Więc tak to wygląda. Jest to ogromny obszar, naprawdę. Jestem pod wrażeniem, że coś takiego tutaj powstanie. No i jak mówiłem, jest to tyle duże, że nie sądziłem, że aż tak tutaj będzie podczas nagrywania ostatnich. Więc będę musiał jedną część dokręcić sobie, gdzie nie ma. Niestety celu całej STP nie mam w formie mapy, jak to wygląda teraz. Bo jest to tak ogromny obszar, że tu trudno byłoby zrobić mapę na tak dużym obszarze. Biorąc pod uwagę, że obok jest lotnisko i walczenie, latanie tam ze strefami lotniskowymi jest trochę problematyczne, ale jeśli mi się jeszcze uda z czasem, to zrobię jeszcze mapę, jak to wygląda przed przebudową, bo tam jest dużo, dużo to inaczej wygląda niż będzie to teraz niedługo. Jedna ciekawostka, którą chciałem powiedzieć, wspominając tutaj, że są warsztaty techniczne, ładne pętelki, pętla metra tutaj jest nawet zrobiona, coś czego nie ma, w sensie jest na Karbatach, ale jest to z innej strony, więc tak to zupełnie trochę inaczej to działa. To po pierwsze, na środku całej części technicznej mamy wyjazd z M2, bo to będzie obsługiwać całą linię M2. Natomiast coś, czego mi brakuje faktycznie tej stacji, przynajmniej wizualizacji, sądzę, że to jest na pewno błąd wizualizacji, to jest podłączenie z linią PKP. Bo szczególnie dlatego ta stacja właśnie miała być w tym miejscu, po to, aby była połączona z linią PKP. W sensie mówię oczywiście o całej infrastrukturze PKP, żeby tutaj mogły po prostu pociągi wjeżdżać techniczne i tak dalej. I nie trzeba żadnych tutaj dalekich, długich torów włączyć, bo to jest wzdłuż linii tutaj. Aktualnie właśnie na Ożarów Mazowiecki.
Także moje pytanie jest, czy jest błąd na wizualizacji, czy jest po prostu to gdzieś ukryte, czego nie widzimy. Mam nadzieję, że to na pewno nie zostało usunięte, bo to byłby bardzo duży minus dla tej całej infrastruktury, biorąc pod uwagę, jak to jest blisko. Bo to jest bardzo blisko. W niektórych miejscach to jest do 2 metrów, bym wręcz powiedział, odległość pomiędzy jedną a drugą częścią. Także sądzę, że to jest tylko błąd wizualizacji i nie mamy tutaj co się podekscytowywać. Dobrze, przejdźmy sobie po kolei, bo też nie chcę długo wam tutaj gadać. Po pierwsze, czyli właściwie już po drugie, mamy stację Karolin, czyli stacja C01. No i tak, na wizualizacjach możemy sobie zobaczyć, jak ona wygląda. Ogólnie całkiem ciekawy obszar. Mają być tam miejscówki Kiss and Ride i to dosyć dużo ma ich tam być, z tego co pamiętam. Mają być nowe ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych i ogólnie całkiem ciekawie z nowym przystankiem autobusowym właśnie w kierunku Chrzanowa będzie, bo linia za metro, jeżeli by miała jeździć pomiędzy właśnie stacją Karolin, Chrzanów a Lazurową, no to by miała niezły problem. Bo naprawdę, na tym odcinku linia za metro by musiała robić niezłe zawijasy, bo tam niektóre uliczki są bardzo malutkie. Także tak, sądzę, że to będzie ciekawe. Dużo wyjść, to jest na pewno na plus i tyle. Tu nie ma jakiejś dużej komunikacji. Natomiast naprzeciw naszej komunikacji wychodzi węzeł przesiadkowy Połczyńska Karolin. No i tak, ja wiedziałem o tym węźle od dawna. I jest on ciekawy, on tutaj może tam mieć 3 piętra chyba z tego co pamiętam, albo 3 i może być jeszcze podwyższane o nowe piętra w przyszłości, żeby nie potrzeba. Jest samo na ogromne, wielkopowierzchniowe te parkingi. Dużo osób naprawdę może z nich korzystać, natomiast to jest ciekawe. Z tego parkingu by korzystały autobusy dalekobieżne, jeżeli się nie pomyliłem. I autobusy zwykłe, to byłaby pętla też autobusowa dla autobusów dalekobieżnych. I w przyszłości, ale to już takiej, bym powiedział, bardziej odjechanej, to tam też jest planowana pętla tramwajowa, ale tym proszę się w ogóle nie sugerować. To już jest tam takie bardzo dalekie plany na jakieś 2050 rok czy dalej. Natomiast co jest ciekawe, to jest to, że z ulicy Połczyńskiej, od właśnie obwodnicy zachodniej Warszawy, jest bezpośredni wjazd wiaduktem na środek drogi. Ze środka drogi jest wjazd do parku Jedź dla samochodów osobowych. To jest coś, czego nie mieliśmy jeszcze w ogóle w Warszawie, takich dziwnych węzłów, zwłaszcza do parku Jedź. Byłoby na pewno ciekawe i jestem bardzo ciekawy, czy coś takiego powstanie. Wszystkie węzły te komunikacyjne, czy powstaną, czy nie, to powiem na samym koniec odcinka. Natomiast jedną rzecz tutaj proszę zobaczyć ciekawą, to jest to, jak wygląda nasza tutaj cała ta infrastruktura. Ponieważ o ile normalnie bym się nie czepiał, jak to wygląda, że tu mamy dwa pasy w jedną, trzy pasy w drugą, przy wjeździe i tak dalej, tu są przystanki, co nie? I są wszędzie też wyjścia z metra. Natomiast ja nie jestem taki łatwy. Nie tak łatwo z ZTM nie zmyli, bo to są ogólnie zdjęcia ZTM-u. O, co to mogę wszystko powiedzieć. Linki do ZTM-u są w opisie. Natomiast czemu tu jest takie wielkie skrzyżowanie i dokąd biegnie ta droga po drugiej stronie? Bo tego nie wiem. Coś tak, tutaj w ogóle było Tesco, jakoś w tym rejonie, tam dalej jest te STP i tak dalej. Tesco już zostało zamknięte ostatnio, natomiast nie o to chodzi. Chodzi o to, że te budynki, obie i to wszystko jest na drodze tej drogi, po pierwsze. A po drugie, dokąd ona by mogła biegnąć? Bo niedaleko mamy ulicę Lazurową, która się bardzo dobrze tam dalej ciągnie. Natomiast gdzie to by mogło się ciągnąć? No chyba nie mam zielonego pojęcia, więc to jest ciekawostka. Byłoby miło, gdyby coś napisali na ten temat więcej. I nie widziałem żadnych planów, żeby w ogóle to mi dalej tutaj przyciągać. Jeszcze jedna ciekawostka, zanim przejdę dalej. Pokażę wam, jak to wygląda aktualnie. Aktualna mapa z Avizo Maps robiona była w grudniu 2020 roku. No i jak widzimy, tu będą wyjścia w przyszłości. Tutaj, tutaj, tutaj wyjścia, tutaj wyjścia, tutaj. Na Google też widać ładnie. Budynek całkowicie do rozbiórki pójdzie, tu będą części techniczne, wyjście ewakuacyjne z torów odstawczych za stacją Karolin, która będzie się tutaj ciągnąć. I zobaczcie, no gdzie ta droga by miała tutaj się ciągnąć, bo ona by miała się tutaj prosto jechać i o ile tutaj jeszcze jest jakieś wolne miejsce, tak dalej mamy infrastrukturę kolejową i tu dotąd jest STP. Co nie? STP jest naprawdę ogromny, kto znów. O, jeśli nie zrozumieliście, o co mi chodzi. STP się ciągnie dotąd. Odtąd i tutaj tymi obszarami ogromnymi. Także to jest naprawdę wielki kolos, bym powiedział. Chyba, że nie, no dotąd się musi to ciągnąć. Także jest to ogromna infrastruktura. No i nie wiem, no zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Dobra, jeszcze tylko wam pokażę dla pewności. W
Specjalnie zrobiłem tę mapę, żeby nam nie uciekło, jak to wyglądało. Tu jest jedna ścieżka dawidowa już aktualnie. Tu nie ma żadnych światów, tu jest zwykłe przejście. Jeden przystanek, który się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, to jest przystanek Szeligowska, a tam dalej jest przystanek Karolin. Także jest faktycznie tutaj przystanek Karolin. I tu mamy pola, gdzie ma być w przyszłości parku jedź. Tak, tu aktualnie mamy pola. I ulica, która się... no jest asfaltowa, ale... bym powiedział, że trochę się rozsypuje w oczach. I tu mają być gdzieś drugie wyjścia, o, gdzieś w tym rejonie, gdzie aktualnie są pola uprawne. Także, no nie wiem, czy ostatnio mieliśmy sytuację, żeby metro było budowane, gdzie wyjścia będą na buraki, czy ziemniaki, ewentualnie cebule. Oczywiście do czasu, kiedy tutaj już metro to wybuduje się, to tutaj nie będzie tych wszystkich pól uprawnych i tak dalej, co nie zmienia faktu, że jest to co najmniej ciekawe. Dobrze, przejdźmy sobie do kolejnej stacji, czyli do CZ2. Szanów, tutaj nie ma żadnych węzłów, więc opowiem to w skrócie. Jest planowana ścieżka rowerowa, właściwie jej przywrócenie, bo tutaj ścieżka rowerowa jest zrobiona, tylko została zdowngradowana do zwykłego przejścia chodnika dla pieszych. Ma być tutaj park Kiss and Ride, co bardzo na duży plus. Na paru ulicach tutaj, wzdłuż tej ulicy. Ładne jest tutaj przewidziane właśnie taki placyk. Będzie to wyglądać coś podobnego jak na... jeżeli pamiętacie, na targówku mieszkaniowym, wyjścia takie betonowe, z tym, że jakiś żwirek ma być na dachu, co ciekawe, i bardziej trochę przeszklone, bo na targówku to są mało przeszklone te wyjścia. Wizualizacja wnętrza stacji, to jeszcze wam nie powiem, jak wyglądają, bo nie wiem, czy już są. A jak są, to ja jeszcze ich nie widziałem. No i trochę ścieżek rowerowych, dużo zieleni i ładnie to się zakomponuje w te, nawet tej osiedle, których jest tutaj mnóstwo, bym powiedział. Tu jest naprawdę bardzo dużo ileś osiedli, wyjścia ewakuacyjne, schody, windy i to wszystko jest tutaj oczywiście na miejscu. Miejsce też na nowe przystanki. Co ciekawe, jeden przystanek nie ma zatoczki, co jest ciekawe. Chyba, że oni po prostu przewidują, że ten przystanek będzie tylko i wyłącznie dla linii za metro. Co byłoby zrozumiałe. Jedyne, co jest tutaj niepoprawne na tym schemacie, to to, że jest tutaj droga jednopasmowa, w sensie dwupasmowa, w dwie strony i dwupasmowa. Dwukierunkowa, jednopasmowa w każdym kierunku. Zawsze się z tym gubię. A ma być tutaj w przyszłości dwupasmowa w każdym jednym kierunku, czyli po jednym pasie na każdy kierunek ma być jeszcze dodane. Ale to w przyszłości, to nie wiem, czy to... to pewnie zbudują albo file po metrze, albo jednocześnie z metrem, no to też jest daleka inwestycja. Szanów oczywiście też mam całą mapę i zobaczcie, jak to teraz wygląda. Tutaj równa sytuacja z butakami. Znaczy tak, tutaj jest aktualnie parking dziki, więc coś takiego jak kiedyś było na targówku. Natomiast tak, tutaj mamy pole, tu jest po prostu łąka, a tutaj jest pole, które jest nieużytkiem, ponieważ jest zarezerwowane jako miejsce dla budowy metra. A tu mamy, jak widzimy, jest tutaj ścieżka rowerowa, która była kiedyś, ale ma znaki, że jest dla pieszych. Co bardzo dziwne, takiej sytuacji jeszcze nigdy nie widziałem. Przystanek autobusowy, jeden, tam jest drugi. O, tu jest drugi przystanek autobusowy. Ulica, no ta jest dobra, bym powiedział. Chodniki szerokie, miejsce do parkowania i mnóstwo tu jest bloków, co możecie ładnie zobaczyć na zdjęciach z drona. Naprawdę, to jest blokowisko się podobiło, jak nie wiem, kiedy dowiedzieli się, że tutaj będzie budowane metro. A, jeszcze jedna ciekawostka. Z tego rejonu, gdzie widzicie tutaj ulicę Szeligowską, ma być połączenie z jedną ulicą, którą możecie w ogóle nie wiedzieć, co się będzie. A mianowicie z Człuchowską. Będzie połączenie, tu jak widzicie na OpenStreetMap, bardzo to ładnie widać. Jest tutaj ulica, tu jest się kończy i ona tu się połączy. Wszystkie plany są gotowe. Tylko nie ma sensu tego budować, jak tu będzie za chwilę wielka bajzer z okazji budowy metra, co nie? Więc w tym rejonie będzie skrzyżowanie, chyba Szeligowska będzie tutaj ślepą za uliczką, bez wjazdu w ogóle na ten węzeł. Tu będzie jeszcze jedna ulica, tu się zrobi duże skrzyżowanie i tu będzie niezłe blokowisko, bo wiecie, wszystko co jest obok metra jest niezłe. I to jest też jeden rejon Warszawy, na przykład tutaj już są stare babice. I co najciekawsze, to jest pierwszy raz i jedyny raz w Warszawie, gdzie metro i to działająca linia metra, nie mówię o STP, będzie od granicy Warszawy no mniej niż 200 metrów. To naprawdę jest mało. A wentylatornia to naprawdę będzie blisko. Wentylatornia może być nawet na odległości 100 metrów od granicy Warszawy. Także to jest duży ukłon dla starych babic, które tutaj będą miały właśnie bardzo blisko stację metra i komunikacja i dla nich tutaj jak wybudują bloki w przyszłości, no, będzie naprawdę niezła, bo to będzie pierwsza gmina, która faktycznie będzie miała bardzo dobre połączenie ze stacją metra.
Także tak to wygląda. No oczywiście czekamy na ulicę Człuchowską i tutaj generała, żeby one się wszystkie tutaj połączyły, zrobiły wielkie połączenia. No jak to zrobią te ulice, to będzie niezły tutaj węzeł wtedy komunikacyjny. Także tak to wygląda. No i dochodzimy do ostatniej stacji metra w budowie, co to będzie już niedługo. Prawdopodobnie w połowie roku tego zaczynamy budowę. Tak słyszałem z przecieków. To jest oczywiście stacja CZ3 Lazurowa. Stacja, nazwa chyba raczej bym powiedział techniczna. Wątpię, żeby się to nazywało później Lazurowa, bo Chrzanów to faktycznie jeszcze tam ładnie nawiązuje, ale Lazurowa? No niekoniecznie. Tak czy siak. Jak widzimy, mamy tutaj McDonalda, mamy stację paliw i mamy naszą pętlę autobusową. Także jest tutaj dosyć dużo ważnych rzeczy. Stacja, ta, która będzie wbudowana świeżo po całości, naprawdę ładnie wygląda. Dobrze się łączy tutaj jednocześnie z pętlą autobusową i tramwajową. No do tramwajowej trzeba będzie dojść tam z jakieś 20-30 metrów, więc nie powiedziałbym, że to jest jakiś duży problem. Jeżeli byście się chciało z nią porównać, tą stację z jakąś, którą już znamy, to bym ją bardzo porównał z stacją metra Wilanowska, bo Wilanowska stacja metra jest przekoszona, jeżeli wiecie o co mi chodzi, i jest pod kątem w stosunku do całej architektury dróg. I tak samo jest tutaj, ponieważ ta stacja musiała być już trochę przechylona, bo tamte metro później ostro zakręca właśnie na ulicę, na stację Chrzanów. Dlatego stacja jest przechylona, przekoszona i to ciekawie wygląda. Będzie dużo wyjść, będą po dwóch stronach ulicy, tutaj od ulicy Gutczewskiej. Niestety nie wiemy, czy będzie wyjście, o które postulowali mieszkańcy, czyli wyjście po drugiej stronie ulicy Lazurowej, co byłoby dosyć ważne dla bloków po drugiej stronie, bo tutaj dojście do przejścia dla pieszych i dojście do metra, no umówmy się, żyjemy w XXI wieku, jak można zrobić przejście podziemne, to powinni je zrobić, naprawdę. Mam nadzieję, że będzie to zrobione przejście, to by na pewno wynikało z tego, że byłoby trudniej dla nich też tą ulicę tam jeszcze przebudowywać, ale już bądźmy szczerzy. Pętla autobusowa i tramwajowa, jak mówiłem, będą przebudowywane, będą leciutko się zmienią lub właściwie wcale. Autobusowa będzie zamknięta w całości podczas budowy i na rondzie obok ronda będą przystanki tymczasowe dla pętli. Tylko 105 będzie tu dojeżdżać i jeszcze jeden autobus jako pętla końcowa. Pozostałe będą przerzucone na wszystkie inne pętle w okolicy. Także tak to się zmieni. No i tak, pokażę wam najpierw, jak wygląda mapa aktualna. No i tak, po pierwsze wyjście, o którym przed chwilą mówiłem, czyli po drugiej stronie ulicy Lazurowej, tu będą wyjścia. Tak, tu gdzie jest ten parking. I tu jest postulowane, aby było jeszcze jedno wyjście. No i chyba rozumiecie, o co chodzi. Najbliższe przejście dla pieszych jest tutaj. I to jest kawałek drogi, co nie? Bo tu mamy rondo ładnie zmapowane. Natomiast, no, byłoby miło. Te wszystkie bloki, to wszystko by miało naprawdę idealne dojście do metra. Także miejmy nadzieję, że ZTM i właściwie projektanci i budżet miasta stwierdzi, ok, budujemy. Jeżeli będę wiedzieć, to oczywiście wam to powiem. A dobudowanie wyjść z metra po już ukończeniu całej inwestycji, to sądzę, że jest właściwie niemożliwe. Ta pętla będzie całkowicie zamknięta, tramwajowa będzie włączona, czyli tramwajowa pętla ma być zostać otwarta bezpośrednio po zakończeniu budowy na Powstańców Śląskich, ale tam zobaczymy, jak to będzie, bo jeszcze będzie obok KD. A nie, Powstańców Śląskich będzie otwarte. Dobra, KD jest w zupełnie innym miejscu, więc ta pętla będzie w całości uruchomiona, czyli osiedle Gutczewska tramwajowa będzie uruchomiona za jakieś około 2 lata. No i to chyba tyle. Natomiast, jak możecie myśleć, oczywiście tutaj mamy też węzeł przyszły, przesiadkowy, węzeł Gutczewska-Lazurowa. No i tutaj też wielki blok parku i jedź będzie postawiony. Tutaj ta pętla parku i jedź jest trochę ciekawsza niż pozostałe. Po pierwsze, będzie tutaj wspólna pętla dla autobusów i tramwajów, jakiej w ogóle nie mamy w Warszawie, bo coś podobnego mamy już na parku i jedź Aleja Krakowska, ale tam to jest tylko dla autobusów. Pętla tramwajowa jest przed tym parkingiem parku i jedź. Natomiast tutaj pętla tramwajowa i autobusowa miałaby być bezpośrednio pod parkingiem parku i jedź. Parking parku i jedź tutaj też jest ogromnych rozmiarów. Jest możliwość jego do rozbudowy w przyszłości na kolejne piętra na górze. Parę tysięcy, w sensie z tysiąc i ileś samochodów tu może, oczywiście miejsca dla rowerów i tak dalej. Wyjścia metra się tutaj nie przyzmienią podczas budowy tego całego wielkiego obiektu, bo już wszystkie są tak przygotowane, że będą idealnie połączone. Bardzo ciekawe tutaj to było połączenie przystanki tramwajowe i autobusowe, przesiadki. Właściwie bym powiedział, że idealne, do metra również.
tylko pytanie, kiedy to będzie, o tym za chwilę powiem. No i tu macie jeszcze z wizualizacji, ponieważ widzieliście, jak to by wyglądało w środku, właściwie od drugiej strony, czyli widok od południa. No tak, mniej więcej południa i tak to by mniej więcej wyglądało. No ciekawa koncepcja, byłbym za takim wielkim węzłem tutaj tramwajowym i taką nową zupełnie pętlą tramwajową. Tego najbardziej bym ciekawy, bo pewnie by było również tam, nie wiem, 4 czy 5 peronów dla tramwajów, bo tyle zawsze mamy peronów właśnie dla tramwajów w Warszawie. Natomiast tak blisko siebie pętle autobusowo-tramwajowe i podparku jedź, no to byłoby zupełnie coś nowego. Czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy. Także tak, takie są wizualizacje i tak, co jest ciekawe, co jesteśmy oczywiście wszyscy ciekawi, to jest po pierwsze, czy powstanie parku jedzie to wszystko jednocześnie z budową metra. Od razu nam tutaj UM mówi, że nie. Powstanie to, kiedy będzie Warszawa miała pieniądze. No to możecie sobie sami odpowiedzieć, kiedy to będzie, ale jest to zaplanowane, że ma powstać. I ja jestem tego przekonania, że to powinno powstać jak najszybciej. Głównie nie węzeł Gudrzewska, tylko węzeł na Karolin, bo stacja Karolin bez tego węzłu przesiadkowego parku jedź, pętli autobusowej, czy również właśnie dla autobusów dalekobieżnych, no mówmy się, taka trochę będzie lipa. W sensie wiadomo, że tam skorzystają pobliscy mieszkańcy, ale tam to są głównie komisy samochodowe, budynki przemysłowe chyba skorzystają i domki jednorodzinne, ale przy stacji Katalonii to naprawdę jest jedna ulica, która by to miała. I jeżeli by oni to dobili, już góra dla 100 rodzin, stację, no to hello. Czemu jej nie zrobicie na winnicy? No, także taka jest moja odpowiedź, więc miejmy nadzieję, że niedługo to zostanie wybudowane włącznie z parkuj i jedź. To oczywiście dużo pieniędzy, no to będzie wszystko poszło. Chciałem wam jeszcze coś powiedzieć, ale to najwyraźniej mi się zapomniało, więc to byłoby na tyle dzisiejszego odcinka. Tak jak mówiłem, 3 stacje, 2 wentylatornie i 1 stacja techniczna postojowa Karoliny już wkrótce. Czekamy tylko na pozwolenie na budowę i miejmy nadzieję, że nie będziemy czekać na to w nieskończoność. Jeżeli odcinek, no niestety, zrobił się długi, ale mam nadzieję, że w miarę treściwy wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie być cały czas na bieżąco z inwestycjami metra warszawskiego i wszystkimi w Warszawie komunikacyjnymi. Kliknijcie tutaj i ten dziwny dzwonek. Naprawdę, wiem, 2/3 z was tego nie robi, a warto. Jeżeli chcecie być więcej na bieżąco lub chcecie jakąś mieć interakcję z kanałem lub ze mną, zapraszam do Discorda, linki w opisie. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Także tak, tak to wygląda. Jedną rzecz, którą chciałem powiedzieć. To macie tutaj schemat taki jeden, jak wygląda stacja właśnie Karolin EC01 pod ulicą Połczyńską. Obok są budynki. Czy ktoś z was może mi powiedzieć, jak oni tu zrobią organizację objazdową dla ulicy Połczyńskiej? Bo z tego co wiem, nie będą mogli zamknąć Połczyńskiej. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym materiale na moim kanale. Tą zagadkę zostawiam z wami. Cześć!